Klik. Dzień dobry, ja jestem Dark Archon. Kolegów nie widać, zaraz ich będzie widać, zaraz wyjaśnię, co się dzieje. Musicie dzisiaj dużo cierpliwości, uzbroić się w gigantyczną cierpliwość, żebym ja to wszystko ogarnął. Jak ogólnie widzę, to was jeszcze chyba w ogóle nie słychać, czekajcie. Zrobię najpierw, żeby was było słychać, potem, żeby was było widać. O, może tak będzie łatwiej. Zastanawiam się. Czy teraz was słychać? Powiedzcie coś. Raz, raz, raz. Okej. Dziękujemy za suba, ale niestety Raz. nic nie widziałem. Zaraz. Dziękujemy za donate'a chyba To nawet. był Jeżeli... Do donate. donate'a właśnie Tak, chciałem powiedzieć. to był donate od Wulpesa na 101 zł o treści Dzień dobry, tu wklej śmieszny tekst na dobry początek 100 pierwszych pokedziałków. W ogóle jak widzicie, jestem dzisiaj na wyjeździe, więc... No, więc wszystko jest zepsute, nic nie działa, ale powoli to naprawiam. W ogóle zaraz wam pokażę, w jaki mam dzisiaj setup, to pękniecie ze śmiechu. Właśnie ja chciałem zapytać cię, Archon, jaki model słuchawek dzisiaj reprezentujesz, jaką markę? To jest HyperX coś tam, zaraz sprawdzę, bo to nie są moje słuchawki nawet. Więc tak, najpierw przytnę pięknego adziora, żeby był chociaż tutaj na kamerce. Sorry. Archon, to jest ten Tobey Maguire, który wychodzi z portalu. Tak, dokładnie. Piękny retro stream. Ja dzisiaj streamuję z lat 90., jak widzicie. Dobra, to powiedzmy, że to jest Adzior. Jeszcze tylko, z kadru. Jeszcze tylko Ator i będziemy gotowi. Tak. Dobra, już prawie, już prawie. Dobra. Tak, bardzo nie chciałem sobie odpuścić dzisiaj tych pokedziałków, tym bardziej, że dopiero co mieliśmy długą przerwę, więc warunki są jakie są, ale będą te przecież tam pokedziałki. Eleganckie. Czy wam się to podoba, czy nie? Po prostu po setnym pokedziałku się resetuje i od nowa, tak jakby wszystko zaczynamy. Musieliśmy ja powinienem brodę zgolić jeszcze. Czy ten, powiedzcie, czy jest audio w porządku, żebyśmy mieli chociaż taki dobry start i ja wam pokażę mniej więcej, jaki mam dzisiaj setup, bo ja jestem w ogóle nie u siebie, nie? Więc tutaj takie firanki fajne i ten. Tu jest mój laptop. Stoi na takim regale po prostu. Ej, normalnie jesteś w swoim pokoju z dawnych lat? A żeby było śmieszniej, bo nie mieściło mi się tu wszystko na ekranie, nie? To sobie postawiłem na podłodze telewizor i tu mam Discorda z wami, żeby móc przechwytywać okna z tego Discorda. Zresztą tu stoi na podłodze telewizor obok nice. Mnie. No, tak. O, i tak to wygląda. Pięknie jest. Pięknie jest. Ej, sztos po prostu. No, a jakie są wasze wymówki, żeby nie zacząć streamować, co widzowie? Czy ktoś pytał, czy to jest mój pokój z dzieciństwa? No tak, w pewnym sensie tak. Archon jest trochę cicho. W sumie nie wiem, mogę tu chyba jeszcze trochę się podgłosić. To nie jest Archon, to jest Arkady już dzisiaj. Dzisiaj jestem... To jeszcze jest przed czasami Archona. Ach, no tak, dzisiaj jestem. Aruś dzisiaj jestem. Aruś. Dobra. Aruś Ru. Tak. Panie Areczku. I żeby było jeszcze śmieszniej, to jeszcze 5 minut przed streamem nie miałem save'a do Pokemonów, bo oczywiście wziąłem ze sobą Pokemony. Okazało się, że wziąłem Pokemony sprzed 2 tygodni i miałem save'a tego jeszcze z pierwszego gymu z jakiegoś powodu i musiałem jeszcze Kyuzaka zaprząc do tego, żeby mi ściągnął save'a nowego. Wiesz, co jest najlepsze, Archon, a propos twojego nowego setupu, nowego starego vintage setupu, że syczące zgłoski ci tak skarpetuje, że brzmi jakbyś sztuczną szczękę wyjął. A to ja nie wiem, co mam zrobić. Mogę nie mówić nic po prostu. Mogę wam oddać dzisiaj. Nie, nie, spoko to jest. Jakby ma klimat, uważam. Ale obraża już na start. Nie, jeżeli się spóźnił, to obraża jeszcze. Za dużo rocka oglądał. O, działa. Działa wszystko dobrze? To ja mam jedną propozycję. Tak. Aha. Być może to będzie pójście na skróty, ale żeby skorzystać z naszego geograficznego położenia, że mamy Dakera, zdaje się, na dole, czy nie? No mamy. Tam dać Magikarpia. I na przyspieszeniu zrobić kilka rundek, wiesz, żeby... Brzmi dobrze w sumie. Jeszcze podgłosić moje mikro. W ten sposób zoptymalizować. Wszystko się da. Nie wiem, czy warto, ale wszystko się da.
Dzięki Grem 64. Ba, ba, ba. Chyba już powinno być dobrze. Pochwalę się, że stałem licencjatem nauk. Mam nadzieję, że sobie nie rozwalisz, wiesz. Dobra. Grę ciszej względem was, teraz jest gra za głośno. O, mój... o, tu jest jakiś trener w ogóle. Super. Rupi, słuchawki są super, także naprawdę fajnie, że takie są. Bo tu chciałem zauważyć, Adzior, że ktoś tu się obruszył, że obrażasz słuchawki z mikrofonem. Właśnie, to są tak, bo to są słuchawki Erufi. Ja w życiu, ja sam korzystam często. Ze słuchawek Erufi? Tak. Super. To wiele wyjaśnia. To pewnie na nich nagrywał księcia i tchórza. Tak, i położyłem je w drugim pokoju. Tak, jestem Adzior, ale chcę jej tchórz. Tak to mniej więcej ostatnio mi w ogóle wyskoczyła reklama, że Skajko i Kokosz na mobilki, tak w ogóle. Skajko i Kokosz? A i wyszedł na Switcha nowa gra z Skajkiem i Kokoszem, widziałeś ją? Kolorowanka. Nie jeszcze, a powinienem? No, kolorowanka wyszła. Czy powinienem zrobić o niej materiał? O kolorowance Skajko i Kokosz? Oczywiście, ale nie wiem, czy masz dość skilla, żeby dobrze dobrać kolorki tam. Zrób na ten swój kanał TV Gry 3. Nie, panie Aretku, nie mam dość skilla. TV3 gry? TV3 grosze. Nie mogę z tego mikrofonu. Ale wszyscy, że jest okej. Okay. Mi się podoba. Ja mogę zawsze zrobić tak. No nie, no panie Areszku, nie. Mikrofon jest dla zarządu. Już nie będę ten cisnął się. Postaram powstrzymać moje odruchy bezwarunkowe. Kurde, dostał taki mikrofon od szefa i teraz po szefie ciśnie. No Adzior, wiesz co? Naprawdę. A wiesz, że to jest bardzo fajny mikrofon? Bo ja mam bardzo fajnego szefa w Arn.eu. Wiem, ale jakbyś był który dobrym kolegą, to byś dysponuje przyjechał z tym samymi dobrymi mikrofonami. Czy miałem dużo lepszy sprzęt, ale nie chciało mi się wozić całego miksera. Że tylko po to, żeby zrobić pokedziałki. Bo tym bym z kilogramami podróżował. To by było poświęcenie. To było poświęcenie, na które nie jestem gotów, bo nie jest cudze. Dobra, co to jest? To nie jest Daker. A, bo tutaj w nowej generacji nie ma Dakera. Ale skam. A, szkoda. Nie, Daker jest Clean tylko Jotto. Cholera. A szkoda, że tak zrobili. No, ale... W sensie, że nie zrównoważyli trochę tego designu. Mieliśmy jechać do Jotto, więc równie dobrze możemy po prostu pojechać do Jotto. Co tu się dzieje? A mnie tykam to. Aha, no właśnie. Ale to jest taki trochę dziwne. Hej, jestem tu nowa. Tak, nieźle wytłumaczyli fabularnie nową postać. Ciekawe co powie, jak będzie pokonana. I was new to Kanto. Jestem teraz stara. Dalej Greg, mam zacisły mikrofon? To na maksa już jest. Mogę krzyczeć. Czy teraz jest głośniej? Zresztą nic nie będę mówił. Po prostu musisz kapslokiem mówić. Nadal krzyczysz głośniej niż reszta mówi. No to za zagadka. Ciszej. Ciszej. Ja Archona słyszę doskonale, więc nie ma potrzeby zgłaszać się bardziej. Kurde, jak tu szybko przygrindzić tego Magikarpia? A po co? Przecież to cała zabawa. Pokémon Crystal Exploit. Google. Właśnie, możesz nas przyciszyć po prostu. Ja mam wiecznie zatkany nos. Ten nos. Czy mikro z laptopa nie byłoby lepsze?
Nie, ale możemy spróbować. Czekajcie. A, czyli to, czyli masz mikro w laptopie. Mam też, nie mam też mikrofon w webcamie bezpośrednio. O mój Boże, to pewnie was morduje teraz, czekajcie. Halo, to jest mi najgorzej. To jest mikrofon z laptopa. Ojej, ale szumi. Nie wiem czego się spodziewaliście po mikrofonie. Jeszcze jeden z webcama mikrofon. Cześć! Aż Nexus przyszedł na takiego retro stream. Jestem... Redaktor... Nic nie słychać, sztuczna inteligencja NVIDIA szumie. No mówiłem, że to nie będzie dobry pomysł. Dobra, wracam do headsetu. No, teraz jest... Kurde! Nie słychać było absolutnie żadnej różnicy, ale spoko. No, u nas nic. No. No, u was nie będzie słychać, bo u was nie zmieniałem dźwięku. Szkoda. Dobra. A nie możesz po prostu wpisywać tego, co chcesz powiedzieć i generator będzie czytał słowa? Ostatnio tego próbowano. Jak ej, to jest w ogóle zrobiony jakiś kompletnie nowy obszar. Ja myślałem, że tu przejdę po prostu. To prawie wyszło. Wygląda jak gym z tymi statuami. My gramy razem, ale osobno Nexus. W sensie my wspieramy Archona. Tak, to jest te... To są healerzy. Ogólnie nasze wsparcie kończy się w ten sposób, że od 4 odcinków nam starter nie może followować. A, co się schowałem za tym filtrem? Znaczy nie, bo ja sobie nie wiem jak go ustawić, żeby nie, on mi tak się nie wtryniał. Chciałem pokazać, że mam. Nie wtryniał, a... O, może tak. Po prostu jak mi się twarz zasłania, to więcej wyświetleń też jest. A jaka laseczka. No ale ta przeciwniczka też nie zła. Aż tak źle jest naprawdę z tym mikrofonem? Nie, jest to. Nie, teraz się ogarnęło, wiesz co, początek był jakiś taki dziwny, że mówiłeś bez kitu, jakbyś ci sztuczną szczękę wyjęli i coś tam, ale jako, po prostu że będzie taki z powrotem. Nowy mem i tyle. Będziesz tak musiał teraz nie. Na każdych pokojdziałkach mieć ten mikrofon. Będę musiał teraz nagrywać księcia i tchórza co tydzień. Jedna rzecz, bo ja ten musiałem odpisać i nie widziałem, w którą stronę się kierujemy. Na południe lecimy, no żeby do Jota spróbować dojechać? Idę na południe, bo nie dałem rady przejść tunelem, bo tam zamiast tunelu jest coś innego. Okej. Więc idę na południe i spróbuję obejść z innej strony po prostu. No to, kurczę, podoba mi się ta open worldność tego no, tej na pewno odsłony. Mam nadzieję, że też jakby wzięli pod uwagę, że nie trzeba będzie tego magnet pasa na przykład na pociąg ogarniać, bo to było trochę słabe. No mam nadzieję, tylko, że nie trzeba. Trochę symetrii tutaj będzie, nie? Dobra, zaorana. O, są ślady stópek. Stoop Prince. Chyba Pikachu. Czy nie robię już CD Action z Instola lalalala? Znaczy jestem w stanie spoczynku, tak bym powiedział. Mam co robić poza tym i mam daleko do studia. Jaki trombal. Słabeniami. Fanpiego łapiemy, nie? Jest taki problem, że ja nie mam listy pieniężnych dzisiaj żadnej. Przez to, że jestem na wyjeździe i co teraz? Po prostu... To możemy dzisiaj dać Grek 64, jako że... ten. Bo Vulpes ma... Vulpes Drat jest, tak? No Vulpes to... ma. No to na ten moment ja myślę, że możemy kompromisowo dać Grek 64. Okay. Po prostu zawsze jak złapiesz Pokemona, to musimy czekać na donate, żeby go nazwać. Czemu ty uciekłeś? Bo wybrałem złą opcję, a tak się zdarzyło, że mi ten...
Po prostu nie chciałeś tego problemu mieć. Nie, nie, serio nie. Co za typ. To jestem ja. To jest, ja Niepokorny? Jestem tym typem. Jest taki gościu na czacie, który się nazywa Ja jestem tym typem. Ja jestem tym no typem. No tak, kojarzę. Fuck. Gdzie jest tutaj centrum Pokémon? No. Ale brzydkie. A brzydkie, to zrób lepsze. Ja bym nie chciał być tam, nie chciałbym pracować w urzędzie miasta. Pokemony. Takie kamienice takie same. Macie jakieś fajne jeszcze wspomnienia? Mieliście przygotować więcej wspomnień na dzisiaj. Właśnie, to do was czat. Właśnie, bo my zasuwaliśmy ze wspomnieniami cały czas prawie setnym. Więc poprosimy od was teraz. Adzior, wyciek GTA 6. Już wczoraj hulają po sieci, a twojej recenzji tejż gry nie ma do teraz. To poproszę. No, obijasz się. I tak wyciekło więcej materiału niż Adzior ograł poprzedni. Dopiero jest nagrane. Archon będzie zatwierdzał i wystawiał. Tak jest. Ja z szacunku dla dewelopera nie będę rozmawiał o wycieku. Nie no, żartuję, ale... ale w sensie współczuję. Dla dewelopera, no tak. W sensie współczuję, no jakby mimo wszystko. Bo to jest kijowa sytuacja i... Aha, no jednak... Jednak tak, takie legendarne oczekiwanie wygląda teraz trochę inaczej, nie? Nie, że gorzej czy lepiej, tylko po prostu... Nie to samo, jakby było pierwsze takie zaskoczenie jakimś trailerem czy czymś. No ale tyle w sumie. Znaczy to wygląda jak tak turbo wczesna wersja, że ja podejrzewam, że tego kontentu, który tam jest, to już dawno nie ma. I ten... Na pewno nic fajnego być hakowanym i niby reportedly szantażowanym deweloperem. Natomiast... No, nie wiem, w sensie wydaje mi się, że gdyby ten wyciek dotyczył GTA 5, zanim było w ogóle GTA Online i zanim się ludzie zmęczyli tą marką tak naprawdę trochę przez lata, to szumu byłoby dużo, dużo więcej. Tak mi się coś wydaje, taki mam good feeling. Tam jest potwierdzenie, że powstaje i... Rockstar no. Dał statement, że nie powinno to jakoś bardzo przeszkodzić, więc... Czy tam chodzi dziki Pokémon po trawie? Tak, to chyba Ponyta. Może Shiny? Rapidos. Blisko. Aha, czyjś. A może jest jakaś fala? No bo to jest Rancho! Rancho? O, jaki wąż. Chyba rzeczny. Wiesz, mówi, że ma takie wspomnienia z pokedziałków, że jak pokedziałki były o 22, to do pracy miał pociąg o 5.50. Zwykle przed 23 na pokedziałkach zasypiał na siedząco. To słodkie w sumie, że mimo wszystko wtedy oglądałeś. Spróbuję go złapać, ale pewnie się nie uda. Nie jest to co prawda Fanfi. Czy Jotamus ma swojego Pokemona już? Wspaniałe pytanie, nie pamiętam. A powinien mieć? No rzucił dyszkę dzisiaj. Z dyszkę to ja nawet bym się nie schylił po Nika. Ale dobra. Ponieważ tak bardzo Dzięki. Was szanuję. No to ja tam dał dyszkę, a piątkę dał Greg, więc nieco zmiana kolejności. Zaraz będę miał węża w kieszeni. Ha! O. No proszę. No, ale większym newsem niż wyciek GTA 6 jest oczywiście dzisiejsza premiera.
Return to Monkey Island. Aha, nie, nie, bo jutrze dopiero jest premiera. Aha, w sensie jakiejś tam przygody. Myślałem, że ten, że Pogrzebu Królowej. A w ogóle słyszałem od kogoś, kto słyszał, że prognozy były takie, że 4 miliardy ludzi mają to oglądać w telewizji. I się zacząłem zastanawiać, czy jest tyle telewizorów na świecie w ogóle. Ludzie, ale może to też ze streamem, nie? Czy nie? Czy to nie liczyło się ze streamem? No, że totalna oglądalność zewsząd chyba głównie telewizyjna ma być 4 miliardy. Ja na YouTubie oglądałem w pracy i jak puszczałem builda, to akurat tam zaczęli maszerować i tak się czułem po prostu... No ten pogrzeb dzisiaj to tak bardzo w nastroju. Kurczę. Nawet Super Express transmitował. O kurde. O, ja nawet Arendotiu transmitował. A nie chciałbyś zrobić jakiegoś tego hakerskiego wycieku elektryka na pokedziałkach? Kontrolowany. Taki, nie, właśnie taki niekontrolowany. Zamknąłbyś oczy na chwilę. Jakbyś ten... Jakbyś streamował dzisiaj ode mnie z firmy, to moglibyśmy tak zrobić. Kurczę. Archon, idź na południe. Tak? Okej, okay, daddy. Idź do tego domu. I zagadaj z typem. Dostanę wędkę. Tak, i będziemy łapać skurwoli na 40 poziomie. Myślisz? Oldrodem na pewno. Kurde, czemu Oldrod, ej? No bo... Ja tu miałem napisane, że na raut 12 jest super rod. No ale pewnie dostaje się w kolejności, nie? A czyli oni to też zhakowali. Aha. Ja cię, myślałem, że dostaniemy super roda. Możemy więcej Magikarpów teraz połapać, jak chcesz. Żeby było łatwiej w grze. Dobra. Kurde, już się cieszyłem, że obejście znaleźliśmy. Bo ja nie wiem, jak się dostać do... Największym obejściem był ten Magikarp na początku wybrany. Żeby dojechać do Golden Road. Wszystko no to nie jest w Saffron City, no właśnie, ten dworzec. Tak, ale musiałbym się dostać... Mój Boże, ile to jest rzeczy. Nie mogę... A, bo tu jest Underground. Dzięki, Otamus. Może przez Lavender bym przeszedł? Nawet śmieszny żart. Co się dzieje? Nazwijmy jego Pokemona Zadyszka, co by się nie męczył. Gdzie ja w ogóle idę w tej grze? O, tu są stópki znowu. Dobra, teraz zapiszę na wszelki wypadek. No weź zapisz, bo potem uciekasz. Nie mam jeszcze trzech Oldslag Soldier właśnie, bo Misty nas rujnuje. Jakie wielkie stopy. Wiecie, co mówią o Pokemonach z wielkimi stopami? Że lubią, jak ciocia przyjeżdża. Dobra, Archon, ale czy wejście do Saffron jest jakoś zblokowane, czy... Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Tylko muszę tam... Bo w Saffron jest bilet i dworzec. Tylko muszę tam wejść od boku. Ło, kurde, flak. Silny, kurde. Zrób sobie tego. Spróbuję... Ty, ale to będzie save'a. Dobry tank. Spróbuję go... Ej, w sumie, dobra. YOLO. Zrobię quick save'a. Quick save jest F2, dobra. Spróbujemy go po prostu, złapię go po prostu i będzie już łatwo. Wow, za pierwszym razem! Ale jaja, super. Dobra, weź wczytaj jeszcze. No to sobie posiedzimy tak. Wow, za pierwszym razem! Ale wyszło nieźle. Wow, a nie, jeszcze nie. Wow, za pierwszym razem! Ale wyszło nieźle, no. A, za pierwszym! No, dziękujemy. Easy. Czy teraz ktoś jest w Zabrzu? No jest, ja. Jak w tym... jak w... kabarecie. Tej. O, witamy rajdziarzy od Dema. To tak, kogo... Dema, jak miałem nazwać Quagsire'a? Jotamus.
Już nazwałem je tam węże Jotamus. No to Grek 6-4, a potem będzie Złoty Pstryk. Złoty Grek, to dwie osoby za jednym razem. Ale tutaj nie ma numerków. To B-A. Znaczy małe B. Albo Grek po prostu. Grek. Zobacz. Albo z rzymskimi. Niech będzie Grek. Tylko napisał mamy literami. O kurde, no to lipa. No wczytaj, Archon. Dobra, to tak, wszedłem do... Kurde, Gruniogorgę. Tutaj nic nie jest tak, jak być powinno na tej mapie. Kurde, jak to jest możliwe? Normalnie jakbyśmy w jakiegoś haka grali. Ale dobrze, jesteśmy na dobrej drodze. No właśnie nie, bo ja stąd przyszedłem. I nie ma tam... Nie ma tu dojścia. Nie, no chyba, musi że... jakoś być. Chyba, że... A jak pociśniesz cały czas na zachód, chyba, tam, tędy. Gdzie blazłeś. Czekaj. Może tu... Okej. Już się jak w domu. Dobra, jestem w Lavender Town i z Lavender Town... Można iść do Celadon City. Ej, oglądaliście takie, ten, System Error Prime o Lavender Town? To jest zepsuta ta muzyczka. Za ładna. W starej generacji była bardziej creepy. Żegnam. Dobra, to jest... Chyba znalazłem już wejście. Pyzyk, grubery. W sensie przez Celadon chcesz przejść? Tak. W Celadon jest pociąg, nie? Oh, fuck. Nie, w Saffron jest pociąg. W Saffron, tak, czekaj. Celadon jest po lewej od Saffron. No, to chcę do Saffron, tak. Żeby iść na pociąg, tak. Właśnie przechodzę przez Lavender Town do Saffron. Pociąg o 5.50 po pokedziałkach będzie. Karuzel dalej nie ma żadnego ognistego ataku, co? Slagma Balls, kurde! Co ja? Ogólnie mamy takich dwóch outsiderów tutaj. Troszkę musisz poczekać do środy, wiesz, i w środę kupić. Nie ode mnie zależy, niestety. A właśnie, możesz się do Pokecentrum wrócić, Archon, i wziąć naszego Powerhouse'a nowego. Ej, w sumie. Jest centrum Pokémon w ogóle w Lavender? Jest. Smoczek podpowiedział, albo podpowiedziała. Czy ja tu przegrywam z Magnemite'em na 12 poziomie? Nie. Ale za to jak? Skąd? Co za masakra. Nie lubię tych gier wideo w ogóle, to jest zupełnie nie dla mnie. Adzior, dostaniesz dożywotnego bana na te streamy. Adzior mnie szkaluje. A czemu? Adzior mnie szkaluje w tle w ogóle na czacie. Myśli, że ja nie wiem. Zajmij się tam graniem. Żebym się nie zajął... Ogniem. No nie, ogniem nie, bo slagma nie ma. Slagma balls. Dawaj, wiesz co? Hesoska dawaj. Wszystko, co czego bym nie wziął. A nie tako, kurde. To chyba nie było zbyt efektywne. Ale za to jakie efektowne. No niestety. To będzie trudna walka. Zamiast wnosić, żebym miał wyłączone powiadomienia na Discordzie, to wnoście o to, żeby mnie Adzior nie szkalował na Discordzie, po prostu. Dwie rzeczy napisałem tylko. Same przyjazne. Do wypowiedzenia ja. Wojny wystarczy jedna. Wojna. Znowu ma. Nie no, potem muszę określić, czy to pierwsza wojna, czy druga wojna. Zablokuj typa.
Dobrze jest. I po prostu z dużą sympatią się wypowiadam o filtrze mikrofonowym naszego prowadzącego. Żebym ja się nie wypowiadał o twoim mikrofonie przez milion odcinków. Chodzi ci o ten z retro? Na przykład. Chodź, musimy się napierdzielać, a to kto to, się to nie możesz się wypowiadać na temat mikrofonu, ponieważ nagrywałem dyktafon. Co? Nagrywałeś dyktafonem? Ale taki mam nadzieję na kasetę magnetofonową. Adzio zadzwonił do siebie na telefon i nagrywał, wiesz, na sekretarkę po prostu. Na pocztę tak, głosował. Tak, Stachurski nagrywał przez Messengera, tak jak życzenia. Te kupione dla ciebie. Dobrze. Ja nie pokonam, no błagam. Dobrze, Hesosek. Jezusek. Teraz trzeba cofkę zrobić. Mhm. No i faktycznie. Czas na leczońsko i zmienić pokemonki i pik, pak, piu, piu, piu. Będzie rozpykany. Rozpykany. To moglibyśmy też wrócić do tej Misty wtedy i ją rozpykać bardzo łatwo, mam nadzieję. A Misty jest dalej nierozpykana? No nie, bo ona nas brała na strzałach. Mógłbyś ją też pokonać w gymie wtedy. No też. Changebox, switch, cheesebox. Nie no, tak, co ty robisz, typie? Mów Pokémon. Kurde, nie te opcje. Myślisz, że to jest takie łatwe, jak jesteś głupi. Ja się zmagam z tym całe życie, stary. No, widzisz, a nie, jest Jotamus, dobra. Wiem. Jest nawet dwóch Escobartów z jakiegoś powodu. Jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Idzie nam świetnie. Wiedzenie o co... Aha, bo muszę najpierw wyjąć stąd kogoś. Pikachu? Kurde. Pikachu bym odstawił na razie i potem też go w daycare'ze kową. Nie udawaj Greka. Dobrze. Ale ja myślę, że nabijanie Expo Dark Alchemy to jest taka historia ucząca cierpliwości. Już niedaleko. Już ma 14 poziom, już tylko 6. Tu. Patrz jak ładnie, ojej. Ogólnie z tym czekaniem na potęgę Magikarpa to jest jak z czekaniem na korektę na rynku nieruchomości, że to już za chwilę, że to dobrze idzie, że już zaraz, że już bańka pęknie i... jakoś się nie da od tylu lat. I zaraz żyłka pęknie. No właśnie, gdzie Dark Alchemy? Kiedy on wróci? Poszedł po papierosy i miał zaraz być. A wróci tak, z mlekiem. Tak jak wiesz, po zniechcianym towarzystwem po imprezie się budzisz i wychodzisz do sklepu i nie wracasz. Tak? Często tak miewasz? Pana Jawła też już dawno nie było. Ciekawe, nigdy ich nie widziałem w tym samym miejscu. Nie no, z Grekiem to teraz będzie cycuś. Jakbyśmy mieli jeszcze Xper, to by w ogóle było idealnie. No, to się gdzieś w Johto chyba zdobyłem. No i to chyba nawet od Mister Pokemona. Mister Mime! Tak, trzeba mieć Red Scale niestety i dać to Mister Pokemonowi nad Violet City i on nam da Xper. Ale to w oryginale, a tutaj też? To się okaże. Slam. Pięknie. Sprzed 4 lat mam informację. It's a prize in the Golden Rod Game Corner. No to akurat tam jedziemy, to super. Więc będzie potem
z sejwowaniem slotów, granie w ten hazardowe i zdobywanie końców. A nie wolno hazardu. To jest nielegalne. Przyjdzie komisja kontroli gier i zakładów i co wtedy? Tutaj ta moja kamera, widzę, że cały czas się przesuwa coraz bardziej. Żyję swoje życie. Ja tam, ja czekam na wasze wspominki, wiesz? Dlatego tak cicho. Bo obiecaliście. Ja mam wspominki, jak tydzień temu wspominaliśmy 100 odcinków Pokedziałków. Ale fajnie było. Znaczy one się zresetowały, więc nie wiem, co ty tam pamiętasz. No i tam, i tam. Ej, tak? Magikarp się nauczył takla? Nawet nie patrzyłem. Ty, to no można to teraz... go ekspić. OP. To trzeba z nim iść teraz na jakieś katerpi. Kiedy się pojawią te wspominki na YouTubie, a to nie ma tego na YouTubie? Jestem... Wiesz co, zauważyłem, że od jakiegoś czasu laga mają streamy z wrzucaniem się na archiwum. Wydawało mi się, że już jest w archiwum. O. Ale powiem ci, że nie wiem, czy ty możesz coś z tym zrobić. Wiem, że na pewno ten stream dostał copyrighty za muzyczkę z tej kompilacji dorczanzowej, ale dostępny powinien być, bo nie został zablokowany, tylko zdemonetyzowany. Fajnie, czyli przeze mnie. Wszystko przez ciebie, jak zawsze. A u mnie na YouTubie chyba nie dostał copyrighta. Serio? Ciekawe. No. Aż muszę zobaczyć. Pipi. Czy graliśmy jakiegoś Nuzlocka na Pokedziałkach? Graliśmy. To co ty ogrywałeś, nie? To wtedy robiliśmy. Red Randomizer graliśmy z Nuzlockiem. No, także już nielegalne to było. I najpiękniejszy moment związany z Nuzlockiem był taki, że byliśmy bardzo nakręceni na to, żeby złapać trzy legendarne odpowiedniki trzech legendarnych ptaków. Wyszło, że były to jakieś nie tak mocne Pokemony. I bardzo szybko nam padły ogólnie, które miały być naszą nadzieją na ligę, więc Slaking nas, który był inkarnacją pana rysownika, nas wykierował przez całą grę praktycznie i przez ligę włącznie. Tak się złożyło. Już patrzę na archiwum streamów, faktycznie zablokowało go. A, wy złodzie, już go odblokowuję ręcznie. Visibility public. Proszę tak, Red Randomizer był z Nuzlockiem, ale względnie niedużo trupów mieliśmy. Dlatego, że mieliśmy też Powerhouse'a w postaci Slakinga, który dużo nam ratował sytuację. Natomiast chciałbym jeszcze kiedyś, tylko nie wiem, czy ten warunek jest osiągalny, bo warunkiem byłoby, że musiałby być rok, w którym Game Freak nie wypuszcza gry z Pokemonami. I chciałbym przejść kiedyś Omega Ruby z Randomizer Nuzlocke. Natomiast no, przy tym zagęszczeniu gier pokemonowych to nie ma już tego za bardzo gdzie wcisnąć. A chcę się odżegnać też jakoś, zabezpieczyć przed sytuacją, gdzie wszystkie 52 poniedziałki w roku mam zajęte. I to jest porąbane, ile tych Pokemonów ostatnio wychodzi, tak szczerze mówiąc, to jest jakaś plaga w ogóle. Powinni tego zabronić. Jakaś pandemia Pokemonu. W ogóle ten hack ma tryb nuzlockowy. Można go odpalić w trybie nuzlockowym. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale wydaje mi się, że po prostu ma wbudowane zasady nuzlockowe wtedy. Jakieś tam. Złoty pstryk, musisz mi trochę rozszerzyć, o co chodzi z Extreme Randomizerem, bo widziałem ten format na YouTubach i wydaje mi się, że on poza randomizowaniem samych poków i różnych rzeczy też kręci ich kolory, jakieś ataki i takie rzeczy bardzo popularne wśród randomizerów, natomiast nie wiem, na czym jeszcze bardziej polega jego ekstremność. Więc jeżeli masz jakieś info takie bardziej precyzyjne, to ja chętnie poczytam. Będziesz robił recenzję Monkey Island na Arendotiu? Nie wiem, czy uda mi się zrobić w sensownym czasie. To jest przygodówka. Ile to będziesz przechodził z solucją w ręku? 10 minut?
Proszę pana. Ja pana nie obrażałem. Słuchaj ty, małe gówno. Nie, słuchaj tu, ty małe gówno. Jeszcze lepiej. Bo listen here. Czy dzisiejszą misją jest dojść do Dakera, tak ogólnie? Dzisiejszą misją jest dojść. Nawet śmiesznie, nie wiedziałem, że mnie tak rozśmieszy. Sobie świecisz Czerwonowi. Dobra. Biegnij, udało się, jesteśmy. Jest. Safron. Szafrania, nareszcie. Cholera, czy to jest Pokémon Center? Halo? Nie chciałbym być pracownikiem. Nie chciał być pracownikiem Saffron City. Dobra. Teraz tak. Pamiętasz, gdzie była Copycat? No, w jednym z tych domków. Na lewo. Na górze po lewej chyba. Tak. Gdzieś tam, no. Ale czekaj. W oryginale była tam, gdzie potem zbudowali pociąg. Jak zbudowali pociąg, to ją przenieśli. To akurat pamiętam fabularnie, że się przeprowadziła w Gold i Silver. No w każdym razie tam jest chyba ten bilet. U niej. Zamknięty. What? Idę home, call Randy. A, to można domek kupić sobie. Aha, okej, okay, dobra. Need a home, call Randy Pitchford. A weź BI przecież... do tego. Aha, to jest unused gym. A, bo tu jest przecież i gym, i ten... Zapomniałem, a zobacz, czy się da tam wejść. Do gyma? Czy do... No. Do gyma, czy do tego kung fu? Do kung fu, pandy. To chyba tu. Da się. Do dojo. Hello. Do dojo. Karate King, the fighting dojo's master, is in a cave in Johto for training. Dobra, dawaj mi to. Tyrog. A nie, myślałem. Tyrog jest... A, tam, daleko. Dobra. I chyba ziomek, jak znajdziesz tego, o którym on mówi, to on ci daje Tyroga, nie? Tak mi się wydaje. Tyroż. Ty, a dawaj wyskocz Quagsire'em na Sabrinę. Ej. Ja chciałbym być pracownikiem Swine'em City. Ale kurde, przypominanko mi zrobiłeś teraz, o mój Boże. Pokaż layout, szybko. Ja nawet nie wiem, czy ta stronka jest jeszcze gdzieś dostępna tak naprawdę, kurde. Wiem, że oryginalna już chyba padła. W jakichś archiwach może. Smutno. Przykrość. Dobra. I lecisz od razu do niej. Nie naparzaj. Weź spróbuj się nie naparzać z tymi fajfusami, bo przecież to 3 lata. Proszę. O, elo. Mogłeś nie zapisywać. Jeszcze quicksave'a zrobiłem. No się po co w ogóle używasz tych save'ów in-game'owych? Bo wtedy rzeczy, coś tam lepiej działa, było napisane, że się synchronizują jakieś informacje z tym overlayem, co jest i coś tam. Po prostu tak było napisane, żeby save'ować w grze. I dobrze zapamiętaj, że może wtedy coś tam działa. Nie, no po prostu to jest taki, wiesz, podążę jak mu ktoś powie. Ja jestem indywidualistą. Influenceristą. Myśli. To co, do I slam him? Slamem, bo on ma pewnie special defense konkretniejszy. O kurde. Co za troll. Piaskowy dziadek, no nie. Spieprzaj dziadu. No co, wiesz, on jest w kuwecie, idzie tam żwirem po oczy. Ale Greg się cieszy z tego i tak. O. Aha. Fizykę użył na to. No jej, psycha mi siadła, patrz czym go zaoram teraz. Hehehe.
O nie. Nie, zmieniłem tylko po to, żeby zresetować accuracy. Wiem, ale szkoda, że nie wytrzymał, bo całkiem dobry exp mógłby zgarnąć. No, to chyba load. Oho. Let me smash. O kurde. Let me smash. Dobra, bang. Wejdź do Swinup City. Tak, to jest Mewtwo. Dokładnie tak. Ten legendarny Mewtwo. Powinienem dodać dział na temat gry Worms. Też tak uważam. W ogóle to była moja druga strona internetowa. Pierwsza się nie zachowała. Mr. Mime. Moja pierwsza strona internetowa się nazywała Centrum Pokémon. Była robiona w... Wydaje mi się, że w Wordzie. Water Gunem dawaj, spróbuj. Mr. Mime ma Water Gunem? Robiłem ją chyba w Wordzie, bo w Wordzie można było zapisywać jako HTML rzeczy. Jeszcze wtedy nie umiałem HTML-a. A, że robiłeś sobie normalnie wizualnie i to tak, ci... Tak, tak, tak. Cały robiłem normalnie tabelki, żeby wyglądało jak strona internetowa. Nawet z linkami i wszystko. I wszystko działało jak strona internetowa. Kurde. W Wordzie. Tylko wiesz, tam ten kod to wyglądał pod spodem jak... Strony miały po giga... Boże, po megabajt, że to w ogóle działało. No, ale hej. No i bęk. I pamiętam tę stronkę wyłącznie... Znaczy, żałuję, że ona nie przetrwała z jednego i jedynego powodu. A to dlatego, że zrobiłem tam recenzję Pokémon Red i się jej bardzo wstydzę. Więc cieszę się, że przepadła, bo tam powiedziałem, że to super gra jest i że tam, że fajnie jest zrobiona i że nie ma żadnych błędów ani niczego takiego, że nie ma czegoś takiego, że się tam gdzieś da wypaść za mapę. Tak z perspektywy czasu, no nie postarzało się to zbyt dobrze. Ja miałem pierwszą stronę, Reponet się nazywała, czyli reportażowa sieć. Bo wyobraziłem sobie kiedyś, że będę reporterem i dziennikarzem. To jest śmieszne, że później po latach miałem taki epizod. I pamiętam, że na przykład byłem na... gdzieś nagrane, to było strasznie. Nie wiem, czy o tym opowiadałem. Musiałem chyba opowiadać. Że byłem na premierze dodatku do Simsów w Empiku, do The Sims 2 Nocne Życie. I ten, ja miałem normalnie wywiad z pracownikiem Empiku i tam mówię, ile sztuk się sprzedało, i on mi tam opowiada 5 minut, że tam tyle, i że podstawki tyle, później tak, tutaj tego dodatku tyle, w ogóle jedynka tyle, w ogóle tyle osób czasem tu kupuje, przychodzi i po prostu takie nudy, ja już tam chciałem po prostu jedna informacja, on się rozkręcił. Ale ja nie znam tej historii. No, potem taki Hugo w ogóle chodził, w galerii handlowej, więc tam podkładałem muzykę z Hugo. Potem nagrywałem przy półkach. Tam była ta gra taka a la Simsy, tylko dla dorosłych taka. Pamiętacie jak się nazywa? Singles? No właśnie, Singles. I tam jeszcze z kamerami. Zobaczcie, to jest ta podróba Simsów, nie kupujcie tego. Potem jakiś ludzi tam zaczepiamy, ale nikt za bardzo nie chciał wywiadu. Więc mój kumpel tam... który ze mną to nagrywał, był jako taki przechodzień i tam mówię, o widzę, że kupuje pan Simsy. Tak, bardzo lubię serię The Sims, właśnie dzisiaj wyszedł najnowszy dodatek, także przyszedł, wiecie, bo poszedłem na premierę dodatku, bo się spodziewałem jakichś super kolejek, jakiegoś super wydarzenia, coś tam i nikogo nie obchodziło, więc pojechałem na premierę dodatku i byłem tam sam. Flinger dobrze pisze, że ta strona została, Dorian, tylko się nazywa Onet dzisiaj. A, właśnie, skrócili. Nie no, ile miałem lat? 12 chyba gdzieś. Muszę to odgrzebać, to na pewno gdzieś mam. Ile ty musiałeś mieć włosów wtedy? Super to było. Ale dziwne, że tego nie opowiadałem. My byliśmy, kurde, z Gremem bodajże, byłem na nocnej premierze. Czegoś od Naughty Doga? Że The Last of Us? Chyba tak. Bo byliśmy też na tym pokazie, gdzie dostaliśmy copyrighta od Naughty Dog potem. Ale wydaje mi się, że byliśmy też na nocnej premierze The Last of Us. Z Gremem. Szkoda, że nie ma Grema, on jest stary. Weź tam w prawo idź.
Ja chyba nie byłem nigdy na takiej nocnej premierze gry. Pamiętam, że jak byłem mały, to chodziłem na nocne premiery książek o Harrym Potterze. Byłem chyba na premierze, na nocnej premierze Czary Ognia. Jeszcze ja też! Były takie maski dawali w wyborcze różnych postaci, to było zarąbiste. I mega mi to siedzi w głowie, tak mi się to wyryło. Ale wtedy faktycznie można było zobaczyć tłum na ulicy, jak była Czarna Ognia. Jest, pod matrasem tam po prostu takie kolejki, jeszcze takie księgarnie były. Super, a jeśli chodzi o takie nocne premiery gier, to nie wiem, czy na jakiejś byłem. Wiem, że byłem na nocnej premierze GTA 5 i stałem pod paczkomatem, żeby wyciągnąć o północy, więc super było. I to samo było z Wiedźminem Trójką. Ale nie byłem chyba nigdzie na takiej nocnej premierze gry. Jakoś, nie wiem. Ale książek to pamiętam, że właśnie ten Harry Potter to tak rybanie. Przecież tam tyle dzieciaków było i wiecie, premiera była o północy i wracało się potem samochodem, na przykład z rodzicami i tam próbowało się już czytać, żeby jak najwięcej... Kurde, teraz sobie nie wyobrażam, żeby mnie tak wciągały takie książki, ale wtedy to całe życie. Nie wiem, mnie na przykład strasznie jarały instrukcje. Pamiętam, oj, to tak. Jak była premiera GTA 4 i dostałem do pracy, przyszło mi GTA 4 i siedziałem, kurde, w tej robocie i czytałem instrukcję do GTA 4 i tam była mapka i wszystko. I tak... To ja też tak miałem właśnie z Harrym Potterem, że jak dostałem kiedyś na Mikołaja, powiedzmy, to znaczy jak Mikołaj mi przyniósł 6 grudnia grę Harry Potter, chyba kamień filozoficzny, to wiecie, to z instrukcją do szkoły i instrukcję się czytało po prostu w szkole, żeby już się przygotować mentalnie na popołudniowe granko. No dobra, Adzior, sorry, ale nie ma jej tutaj, podobno jest w pracy. No to iść do pracy. No ale właśnie nie wiem, gdzie jest w pracy. Czekaj, już szukam. Ale może mogę pociągiem po prostu pojechać, dawaj bilet. Ja pociągnij palec. A, okay, po prostu. Do widzenia. Nie trzeba było pasa mieć? Wyraźnie nie. To spoko. O kurde. Witamy w Jota. Nie pamiętam takiej animacji. A właśnie, nie była w oryginale też taka Była, oczywiście, że była. Jezu, nie wiem, że nie było, tylko że nie pamiętam. To pamiętaj! Ej, faktycznie powinniśmy byli najpierw po fly iść, więc wracam. Po co? No żeby mieć fly, fly się przyda. Ale to trzeba wyciągnąć Erufi z boksu, czy tam kogo. Pozdrowienia do więzienia. Nie muszę go używać od razu, ale żeby był, skoro jest tutaj. O, Killer Machine! Pozdrawiam ekipę. Dziękujemy bardzo za donajcik. A, dziękuję ślicznie. Przekażę. Adzior! Bo przyjdzie gender. Wsadzi cię do wora. I wróci do jeziora i ci... No, nie wiesz. O, to późno. Stópki! Czyje to mogą być stópki? Ale paluszki! Persian! To jest taki... Ktoś ma pytanie, Archon, czy będzie recenzja Return to Monkey Island? Nie wiem, Adziora, będzie. Znaczy, ja jej nie mogę zrobić, bo mnie nie ma przez najbliższy tydzień, więc... A za tydzień... Aha, to ciekawe, kto elektryka zrecenzuje. Ej, już... Lisek napisał, że ja robię, a ja jeszcze nic o tym nie wiem. Możesz po prostu przepisać z jakiejś stronki? Nie wiem, w sensie nie wiem, po prostu fizycznie nie jestem w stanie powiedzieć, bo mnie w weekend nie ma w domu. Ale nie masz grać w tę grę, tylko przepisać z jakiejś stronki, no Boże. Pierwszy dzień jesteś dziennikarzem? Ale ty się jarasz, nie? Tym Monkey Island, Adzior. Bardzo, wręcz. No ja już mam zainstalowane, preorder pierwszy. No to zagraj sobie i nie rób recenzji, bo będziesz się męczył zamiast se fajnie pograć. No właśnie tak myślałem. Slagma Balls, ten ma pewnie, myślałem, że ma milionowy poziom jakiś. Ja się cieszę, że nie robiłem recenzji Ni No Kuni, bo przynajmniej się fajnie grało. Kiedyś jak wydamy na setne urodziny Arendotiu jakieś DVD, to musisz mi dać tą reckę jako... Mam ją na YouTubie swoim cały czas. No wiem, ale nie mam linka, nie pamiętam. Wiem, że ją widziałem na YouTubie, ale... A nie mogę jej ukraść, bo nie mam linka. Weź sobie przestaw kolejność ataków, taka ergonomiczna wskazówka. No dobrze, tato. Nie, że ja bym planował jakoś szczególnie używać tego.
Ej, fuck, nie odwróciło się? Co chodziło? No ale ja zrobiłem select i zatwierdziłem A, to czemu on użył? No to selectem masz zatwierdzić właśnie. O mój Boże. Select, select. No właśnie różnica jest taka, że recenzję Alien Isolation Graham wyrzucił do kosza. Powiedział mi wprost, że wziął wszystko co miał i wywalił. Więc taki z niego Graham. Co za magika. Bo mi się nie podobało, był niezadowolony. Łysą mu było chyba. Brawo! Archemiemu wyrasta pierwszy włos na klacie. No Boże, sztymuje. On jest uroczy w tej grze, wygląda jak taki niemowlaczek. No, dopiero mu rączki wyrosły z tego szlamu. Ja się Gremowi podobam. Jaki był ostatni materiał Grema na kanale? Mi się wydaje, że to był Killer is Dead. Killer is Dead albo Shadow of the Colossus na PS4. Ale to z takich, które czytał, bo potem sporo materiałów robi, tylko zakulisowo. Albo trzyma kamerę, albo się zajmuje efektami, albo... Albo siedzi. Albo siedzi i narzeka. Jak był nagrywany Wiedźmin dokument w Warszawie, jak wam pomagałem, to jeszcze browara pił. Oprócz zdarza tego się, że pije browara. Teraz już jest stary, więc... Pił browara kupionego za 70 zł. Za dolara. Ale powiem wam, no fakt, był taki browar. Z bobrem. Ale powiem wam, że Graham teraz ze mną prawdopodobnie w listopadzie będzie jechał na zdjęcia do nowego projektu dokumentalnego, więc to nie jest tak, że Graham siedzi i nic nie robi. Graham siedzi, nic nie robi, dostaje ode mnie bilety i narzeka. Więc... I to nie zdalnie, tylko lokalnie. Ja mu kupuję bilety, żeby mógł siedzieć obok i mówić, że mu się nie podoba. Stacjonarnie narzeka. Tak, dokładnie. To jest jego supermoc. Kawkę jak Graham pierdzielnie, to 4 dni się nie śpi. Że jak kawie pierdzielnie na przykład. To też mu się zdarzy. Ojej, a new land, a new adventure po prostu. Ojejku, jesteśmy w Johto, stęskniłem się. Na tapczanie siedzi Graham, nic nie robi cały dzień. Dobra. Cześć Kenji Menji, witaj na setnych pokedziałkach. Sprawdzam czujność. 111 już chyba, jeśli tam liczyć wszystkie. To dobrze, to teraz jesteśmy... Nieliczone. Oh fuck, jesteśmy przy Dakerze teraz, to mogę tego Magikarpia oddać wreszcie. A to jest takie pokedziałki 101? Tak. Taki tutorial. I to idealnie w sumie idealne się składa. Przeciwieństwo. Archon, to się idealnie w sumie składa, bo mamy tutaj też bardzo długą linię prostą do biegania i aha, zbierania ekspów. O tym mówisz, okej. Okay. Setne pokedziałki były 10 lat temu, feel old yet? Setne pokedziałki są bliżej upadku muru berlińskiego niż dzisiejszego dnia. Ej, są bliżej upadku muru berlińskiego niż śmierci królowej angielskiej. Nie da się ukryć. Dawaj, takla! Dobrze! Jaki on jest beznadziejny. Nie mów, że jest beznadziejny tylko dlatego, że nic nie potrafi i do niczego się nie nadaje. To jeszcze nic nie znaczy. Ciepło tam macie, Archon, za brzuch? Nie. Brzydka pogoda, zimno, pada. Slam! Czuję się jakbym był na Śląsku. Boże. A fakt, bo to jest Psajdak, no tak. Zapomniałem, że na niego nie wolno tryskać. Chociaż... nie było aż tak źle. Uff.
zaorany. Dobra. Jest. Z ratatą sobie gorsza poradzi chyba, nie? Ze slagmą, nie z ratatą. No, to tak dobrze. Slagma boss. Ale spoko, 20 level, może dam mu jakieś 50 expów. Nie da się przyspieszyć tekstu bardziej, czy coś? Chyba jest na max, ale sprawdzę. A to jest najbardziej emocjonujące. Ale chodzi o to, żeby się rozkoszować. No właśnie, proszę. Żeby smakować słowo pisane. Wiesz, bo jak chcesz, to możemy nawet animację w walce wyłączyć, no ale... Co wtedy za zabawa? Nie o to chodzi, tylko... O, nie wiem. Prędkość tekstu na nan. Wtedy będzie stał w miejscu. Nie będzie nie tekstu w ogóle. Kot. Dobrze. To jeszcze tutaj sejwik i sprawdzę te opcje. Cóż to za intensywne pokedziałki. Tak, dzisiaj wyjątkowo. Ale przynajmniej jedną odznakę mamy. A Boże, chcę... Dobra, dawaj numer telefonu, Todd. Nie jesteś Youngster Joey, ale wystarczysz. Opcje, miałem sprawdzić. Text speed. None. Faktycznie jest coś takiego. I bez tekstu teraz będzie. Ciekawe, jak się będzie grało. O, okej. Okay. Szybciej. Koraxus, dzięki za słupka. Jesteście super. Uwielbiam jak Koraxus przyjeżdża. To jego słupki. Czy wiesz, czy słyszałeś o młodszych jajach? Nie może mi dać jaja. Nie masz na to pokoju. Have you heard about medium? If not. Ty, a nie możesz dać Magikarpa typiarze i myślisz, wziąć mogę? Od gościa Jadza? Myślałem, że od niego się też... No właśnie. Aha, czyli najpierw... O, okej. Okej, dobra. Good pie. I said good pie. Oj, Hesosek za nami łazi teraz. Jej! No i teraz możesz na przyspieszeniu zasuwać w górę i w dół. Czy z tego wyjdzie... A muszę zobaczyć, pod jakim przyciskiem jest przyspieszenie, sorry, bo nie mam... Pada na padzie, ale zazwyczaj gram. Gdzie to się ustawia? Nie wiem, gdzie to się ustawia. Bo ci wiesz, tak już bywało. Albo że górki przyjdzie zamiast mi. A nie. Skip. Okej, okay, fast forward mogę sobie ustawić, dobra. Dobra. Nie działa. Czemu nie działa? Nie no, przecież przyspieszałeś już. Nie raz. Tak, ale na padzie. A tu mam klawiaturę, czekaj. Keep, fast forward. Jakby się nie zapisało, ale oszukamy. O mój Boże. Teraz będzie działać. Yeah baby. O nie w trawę. Pamiętam, żeby nie w trawę. Fuck. No i water gun, ciach, pach. Nie ma typa. No i tak mogliśmy grać cały czas. Moglibyśmy tak prowadzić pokrywki w ogóle. Dobrze. Dobrze. Czy w tej kawie to nie był cukier? O nie, Dido! O! Ja chcę Dido. Chodź, safe. A, za późno. Wielkie jajo, wskakuj.
Łoz! No i teraz będzie trudniej trochę pewnie. Albo nie, albo niekoniecznie. Ale śmieszne. Dwie opcje. Będzie trudniej albo nie. Tak, myślisz? No. Kurczę. Mądrego to dobrze posłuchać, co? Plup. Spoko, kurczę, że on nickname'a też skopiował. Nie trzymałeś B. Ej, faktycznie, że nickname'a skopiował też. Ha. Czyli udaje Greka, innymi słowy. Zabawne. Czy nazwałem już twoim nickiem? Może? To jest wspaniałe pytanie. No, naciskam B i do góry i nie działa. Ale w ogóle ci nie ubywa tych gridboli. Zarąbiste ten hak. No. Jak szybko wraca do tego? Bez atakowania drugiego Pokemona, co jest całkiem wygodne. To co jest? Coraz gorzej. Pokedziałki 101 brzmi jak jakiś tutorial, jak robić takie pokedziałki. Oczywiście, że nie da się zrobić tego tutoriala. Nie da się, bo my sami nie wiemy. No, próbujemy od 10 lat to rozkminić. Jezu, no co za Grek. A weź przekornie Pokebola rzuć. Myślisz? Jak to się uda, to dostaje podwyżkę. Dobrze. Uff! Okej. Nie zdążył wyskoczyć. I wydaje mi się, że Killer Machine teraz jest na topce dzisiejszej. Killer Machine? Tego mam nazwać? Chciałem go nazwać Dido. Cypher, Chris. Tego mam nazwać? Może być Dida, no jakby tam. A to miałem po niku jakimś nazwać, nie? No to Killer Machine ma za chyba 15 wrzucał. Tak, ja już sprawdzę. Tak, faktycznie. Wow, za pierwszym razem pisze, wiesz. Dobrze. Tylko, że wiesz, jeszcze pisze o łapaniu Quagsire'a wcześniej. Killer MC. Ta ikonka Dito jest super, wygląda jak ktoś go ściskał w dłoni. No. Jak Flaber wygląda. Dobra, end. Dobra. I zapitalaj dalej. Myślisz, że który level będzie miał teraz? 97. Jak się nazywały te buty w tym? W Pokémon Leaf do biegania? Zasuwacze? Jakoś tak. Zapieprzacze? Zaiwaniacze? Ty, Dorian, pamiętasz pewnie. Właśnie nie pamiętam. Jakoś po śląsku się nazywały. Właśnie też mi się tak wydaje, że jakieś szybko biegi czy coś takiego się to nazywało. Sofix. Zapieprzajki! Tak. Ha? Co to będzie? Klefa. Yoshi. Klefa będzie jak Togepi. Nic. Klefa będzie. Yoshi. Mówię, że Yoshi. Wow! Yoshi! Mówiłem, że Yoshi! Wow, ale są można do elektryka. Product placement. Czy to może być Krzysiu? O, akurat wejdzie Cypher Chris. Nie pamiętam, jak się pisze. Przez C? Tak. Chciałem z ukośnikiem, ale akurat na ukośnik zabraknie miejsca. Tak się pisze? Mam niedomózgowienie dzisiaj. Dobra, zobaczę, na jakim levelu jestem. Czy coś mu tam... To zobacz. Pierwszy. Czy coś mu tam weszło expa w ogóle? Czy... Tam działa na odwrót, że odejmuje. No. To weź mu zostaw jakiegoś lamusa i będziemy przechodzić całą grę i potem wrócimy po niego. O, 3 levele. O, nice, no to 19 ma. Tak? Tak mi się wydaje, aha. Dobra, to muszę coś oddać jeszcze. Co mam oddać? Tego Elekida mu dam. Slagmę może. Tak? Albo Elekida. Dam mu tego Elekida i od razu wezmę w to miejsce Alchemiego z powrotem. No idź w prawo! No idź tam! Ej, co jest? Ale stół fajny. Okej,
To idź znowu, dobra. No i zobacz teraz... 18. 18, jasów. O jest. O mój Boże. Aż potrzymaj. Jeszcze trochę. Jeszcze, no dobra. Bo ja tu miałem jeszcze coś zrobić, a tu po coś przyjechałem. Do Game Corner mieliśmy zajrzeć chyba też. W sumie wiele rzeczy mieliśmy zrobić, tak jak teraz myślę. No dobra. Możesz jeszcze Whitney pyknąć. O, o, proszę pana. Jeszcze nie było 22. Sprawdźmy. 2000 monet, tak? Ktoś mówił. Nie mam coin... Aha, bo coin case muszę w podziemiu jeszcze dostać. Ja się zobaczyć nagrody. Ależ... No dobrze, ale możecie nagrody pokazać. Ty piary, no. Nagroda Dzień Loda. Ty, a coin case nie jest w jakimś... Cześć, Bill. Czekaj. Dawaj Eevee. No nie, dobra. Dawaj to Eevee! Bo mi się już chrzani coś. Daj mi to Eevee, człowieku. A, można ten szajniaka generować. Chyba nie będziemy losować szajniaka. Jak nazwiemy Eevee? Mamy jeszcze tutaj... Pstryk jeszcze chyba nie miał ksywki. Złoty pstryk znajdź tylko jeszcze dziś. Złoty pstryczek, tak jak mysz. Pstryk. Ups. Pstryj. Złoty stryj. No właśnie. Dobra. To mogę go teraz wyrzucić. Chociaż którą nie, niech siedzi. Piąty pewnie. Albo 20? Nie, 10. Nie trafiłem w żadną wartość. Wspaniały. Jak będzie z nami łazić całą grę i damy mu jeden level, to będzie ten zewolucjonowany. Pstryk twierdzi, że Eevee może ewoluować. No ta, na pewno. Gram w te gry od 20 paru lat i myślisz, że dam sobie wmówić. Co ty gnoju myślisz, że ciemna masa jesteśmy jakaś? Franko to na sobotnie Archon prasuje będzie. Tak. Gdzie tu było wejście do podziemia? To na dole chyba, czy nie? A nie gdzieś tu? Modification Station. W ogóle tu dużo nowych rzeczy. Tu jest underground. Ale rymy. A co to weź jest? Ten. No, better be careful. Tu się coin case'a gdzieś dostawało, nie? Tak. Pokazuj Pokémony. Czy macie jakiś... Mamy jakiś swój ulubiony film Pokémon. Mi się podobał Pokémon 4 na przykład. Ten z Celebi? Tak. Ja widziałem tylko kilka, nie widziałem wszystkich. Widziałem tylko kilka pierwszych. Dwójka mi się najbardziej podobała. Mi jedynka albo dwójka, ale... A chyba rozmawialiśmy o tym całkiem niedawno, tak sobie teraz myślę. Niedawno, czytaj jakieś dwa lata temu. To. Detektyw Pikachu się nie liczy, bo to jest niekanoniczne. A dwójka chyba będzie, nie? Czy nie? Będzie chyba, no. Tak? Ale dalej... To ja bardzo lubiłem... Te shortsy, co były przed pełnometrażówkami, na przykład Wakacje Pikachu. I jeszcze lubiłem ten taki format, taki pośredni, te godzinne filmy były takie. Raikou Legend of Thunder na przykład mi się kojarzy. Takie specjalne epizody, co miały koło godziny. Okej. Okay. I one były bardzo fajnie opracowane. Kurde. Dawaj coin case'a. Za kogo ty się uważasz?
No to nie zbyt plot twist, Jotamus. To jak nie zrobią drugiego detektywa Pikachu, to ja ten film zbojkotuję i na niego nie pójdę. Będzie trzeci od razu. Jak z tym, z Goat Simulator. Detektyw Pikachu i komendant Raichu. Komisarz Raichu. Kapitan Planeta. Mecenas, mecenas Pikachu. Better Call Pikachu. Sędzia Anna Maria Pikachu. No kurde. Krawężnik Pichu powinien być. Idąc dalej. 13 Pichu, Pichurunek. Dobra, raz weź, nie odpierdzielaj, że ty z Magdemajtem przerżniesz, no. Ej, trzy tury z rzędu sam sobie w ryjec strzelił. Boże. Z kim ja pracuję? Z Usoki. W ogóle czy Usoki się w ciągu najbliższego roku nauczy jakiegoś ataku? A po co? Nie wiem, czy mimo wszystko będzie na niego słaby. A na 19 właśnie, miałbyś low kick, który by rozpykał Magnemite'a, jak się masz. Low kingiem byś mógł go załatwić. Bardzo mam co... Jotamus, co grałem fajnego ostatnio? Grałem ostatnio w Tsubasę, ale mi się nie podoba, jest jednak trochę zbyt... W sensie, nie wiem, nie fajnie się gra te meczycha. Grałem... w Catriel Layton. Jest taka O. I grałem w Heaven's Vault. Jest bardzo fajne. A dzisiaj będę grać w Monkey Island. Monkey. Jakie masz oczekiwania co do Małpiej Wyspy? Recenzje są całkiem spoko. Oczywiście, wiesz, widziałem na Twitterze buldupienie, że jak gra, która jest indykiem, może dostawać dobre oceny. Przecież to nie jest GTA 6. No to wiadomo, że jak, że nikogo nie powinno obchodzić, nie? Ale jest... znaczy ja dużo, znaczy... Dużo sobie obiecuję, tak szczerze powiedziawszy, bo chociaż w Thimbleweed Park Gilbert tak odpiął wroty, że momentami ta gra była aż wręcz irytująco archaiczna, jeśli chodzi o logikę stawianych przeszkód przed graczem i łażenia po lokacjach bez sensu. Natomiast z tego co wiem, oni starali się połączyć jednak dobre rzeczy, które zrobiły remake'i, z tym jednak duchem tych pierwszych dwóch odsłon, których gdzieś tam nie do końca udało się zachować w Curse Escape, a później Tales of Monkey Island. No, no i być może się rozwiąże wielka tajemnica, czym był Secret of Monkey Island. Więc ja sobie ostrzę pazurki, nie ukrywam. Nie, co myślisz o tej oprawie graficznej? Jest to trochę dziwny kierunek. Ale jednocześnie myślę, znaczy trochę mi się kojarzy właśnie z takimi indie przygodówkami, które tam stały taką dość odważną stylistyką nieraz, i to nie mówię o tam znanych markach, tylko ogólnie jakichś trendach, które da się zauważyć poza tym klasycznym pixelartowym, ale charakter postaci po screenach i po trailerze patrząc, to uda się zachować, tak myślę. W sensie ten lekko karykaturalny ich wygląd, mimikę taką trochę porypaną i ten, no to wszystko będzie, więc ja myślę, że spoko. W sensie nie miałem żadnego jak patrzyłem. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Jakie jest na razie twoim zdaniem najgorsze Monkey Island, jakie wyszło? Wydaje mi się, że Tales, bo Tales było dla mnie usypiające wręcz. W sensie pierwszych parę minut, które miało tak, wiesz, łapać i zająć się historią. No, przygodówki są bardzo różne, ale zaczynają się zazwyczaj całkiem spoko, bo ci obiecują przygodę, w którą masz wyruszyć. A Tales of Monkey Island było takie, kurde, jakieś, w sensie, nie wiem. Widać, miałem wrażenie, że to ekipa od tych nowych Sam & Maxów to robi,
I pierwszy sezon był fajny, drugi był ok, trzeci nie wiem, ale że taki ten humor taki trochę jest bardziej na zasadzie napisanych, gotowych gagów niż wyłamywania się z sytuacji. No bo Monkey Island był zajebisty dlatego, że obśmiewało tą klasyczną opowieść o piratach. A tam miałem wrażenie, że pisali żarty pod to, żeby one były śmieszne w tym momencie. I ten Tails po prostu jakoś kurde mi nie zażarł. No. A ile kosztują nowe małpki? Nowe małpki niestety kosztują 80 zł chyba. To jeszcze bez tragedii, chociaż wiesz... To nie jakoś dużo w sumie. Ten sławny cytat, żeby nigdy nie wydawać więcej niż 15 dolców, tak? A nie, sorry, 25 USD jest. Co translatoruje się na 90 zł. 90 zł jest. No to... Ale widziałem ogólnie po różnych... Znaczy trzeba też sprawdzić, bo widziałem też po komentarzach, że nawet... W tak zwanych krajach strefy euro te ceny potrafią się różnić, więc oni tam jakąś tam wyjątkowo skustomizowaną politykę przyjęli. I z tego co rozumiem, tylko PC i Switch na razie. Mhm, o. Tak jest. O, to są jakieś skustomizowane Pokémony w ogóle. To skąd one się wzięły? Walczę z randomowym gościem. Czemu on się nazywa Yams? Tak się jego Pokémon nazywa. Dobra, au. No tak, przecież... A nie, jeszcze przepraszam, jeszcze jest macOS. Tak, Press Play on Tape, bardzo fajny motyw. Fajnie to odegrali, zaaranżowali. Ogólnie dzisiejszy dzień spędziłem na słuchaniu muzyki cały czas. Bardzo fajny też, można było się podzielić hype'em, ponieważ ktoś tam... Jakiś YouTubiarz zrobił jakby no transmisję na YouTubie z countdownem do premiery wypełnioną właśnie muzyką z całej serii i tam na czacie dużo było serdeczności, nawet tego typu historie, że no bo jednak to jest dość wiekowy cykl i ostatnia odsłona, no to nie licząc remake'u, no to przecież to jest 90. Pierwszy rok, licząc, tak. Znaczy liczę, mówię o Monkey Island 2, bo jakby bezpośrednią kontynuacją pierwszych dwóch odsłon jest Return to Monkey Island i tam normalnie ludzie pisali, że szkoda, że nie ma niemieckiego dubbingu, bo mama jak była mała, to grała po niemiecku i coś tam i że autentycznie ludzie, którzy nie mieli z grami nawet wspólnego nic przez wiele lat, to jest to dla nich wydarzenie, żeby do jakiejś gry powrócić. Bo jednak no 32 lata od premiery pierwszej części, więc... Ten skurczybek ma leftovers w ogóle. Jak tu zjada ostatki. I śmieszne, bo gra nie jest zaprogramowana, żeby pokazywać komunikat, więc po prostu mu wraca zdrowie co tury. Przegram to oczywiście. Jop. Ale masz jeszcze szansę. Nie, no bo on teraz pierwszy zaatakuje. A, albo nie. Co ja mogę zrobić? Niewiele. Niewiele ci mogę. Ale co ty, za trenera wynalazłeś, co ma takie coś? No, po prostu w podziemiu. To jakiś customowy musi być. No, to chyba multigar ci się włączyło. Jamny jest, on się po prostu mści za wszystkie pokedziałki. Nie, jak Bailiff to pewnie Gumisio ze starej pokesceny, którego być może Archon pamięta. Znika tak. Okej. Okay. Ja ze starej pokesceny tylko Tailsa pamiętam. Niewiele osób pamiętam ze starej pokesceny, tak będę szczery, pamiętam Waldka, który tam prowadził Valhalla jakiś czas, który u mnie nocował, były dziwne czasy. No Gumisio to był ziomek od uploadowania filmów. Tak, tak, odcinki wrzucał, to kojarzę. Bo on prowadził tą stronkę o Gumisiach, nie? Czy coś takiego. Miał tak. Taki fanpage gumisiowy. A potem jego podstrona pokemonowa to była gumisie.pl, ukośnik Pokémon oczywiście. To był dziwny lore.
Ale Skubany dobry był z uploadowaniem tych rzeczy. No, miał sprzęt do tego w czasach, kiedy nikt nie miał do tego sprzętu. Dobra. Cypher. A nie, to nie Cypher, to CP Soldier, przepraszam. Źle doczytałem. Dobra, olej typa. Oleję. Znaczy pójdę do gymu teraz w sumie. Spytaj tylko typiary jak... Nie zrobiliśmy 1300 kroków bez przesady. Pewno nie, ale spróbuję... Ale zaraz można zrobić. Ominę gościa, bo to jest ten gościu tam, ten gruby. Ja sobie pójdę tu, bo ja tego Quintesa szukałem, nie? O. Jest! I zobaczmy, jakie są te nagrody. I czy spędzimy następny cały pokedziałek na gadaniu i graniu w kasynie. Nagroda, dzień loda. Ale to poniedziałek. A kara, dzień? Suchara. To też poniedziałek. Eden Hazard. Exchange coins. Which prize? 1000! Jeszcze nie tak źle. Dawaj żetony. To chyba musimy platformę zmienić do streamowania. Ej, da się grać w Pokémony Crowd Control i zastanawiam się, czy jest jakiś na przykład motyw, żeby donate'ami ładować żetony. Bo są różne takie moduły, że ludzie płacą donate'y i się gra zmienia, nie? Mhm. No jest, są. Zastanawiam się, czy jest taki na przykład do żetonów. Zajebiście wyglądała Zelda Link to the Past, chyba jak grali na Games Done Quick i robi speedrun właśnie z crowd controlem. Ja widziałem, jak TMR robił z crowd controlem Cupheada na ekspercie. Po co ty klikasz na te automaty, jak ty nie masz monet? No właśnie myślałem, że nie ma tutaj czegoś takiego, że w niektórych są monety? I dostajesz po prostu monety, jak tam pogadasz z kimś, albo sprawdzisz w automacie? To nie było to, czegoś to musisz sobie chyba kupić, albo na podłodze znaleźć. Wydawało mi się, że w którejś grze właśnie tak było, że gdzieś tam... Został, nie? Ło, jaki UI tutaj jest. Mogę kupić... A w pierwszej genie tak było. To kupię 20. I to jest ta wujowa... A nie, dobra, jest jednoręka. Kurde. Dobra, jedziemy. Ale gierko. Bram, 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 bram. No i load. Jedziemy. Kurde, za pierwszym razem. Ale pejo. Kurde. Jedziemy. Ale możesz to tak przyspieszyć w sumie. Nie umiem trafić w tym kupie. A możesz zapisać po prostu... O, właśnie. No. Kurde. Ej. Możesz teraz zapisać, czy już dopisać? Zapisać. Pierwszym razem. Jest oszukane. Zawsze się zatrzymuje na tym Pikachu cholernym. No. No. A może raz tylko, jak będzie 7 u góry, to może raz tylko spadnie. No. Jakie oszukane. Dawaj te pieniądze! No! Ale skam. Ej, chyba że... A nie jest tak, że to się losuje wcześniej? No ale spada na inne, nie? No tak, ale że losuje się to, że już nie wylosujesz siódemki. Tajnie wylosuje. Totalnie wylosuje. Trochę podejrzane. Coś tu jest kręcone w tym automacie.
Giovanni chyba prowadzi, więc... Złą maszynę chyba. No nie! Kinda sus. Nie, no na pewno... No. 5, 6, 7. Raz. 4. Raz, 2, 3. Aha, bo jak na to spada, to nie robi w ogóle. Okej. Okay. 5, 6. Ty złodzieju. 8 teraz. Ej, to oszukuje. No! Ej, no to jest posrane jakieś, ty. Dawaj od początku, w sensie... Może wisienki? Nie przegram. Nie przegrasz, ale też nie wygrasz. Nie mogę! Jezus Maria! No bank to jest wylosowany raz, wcześniej. Raz, raz, ra, raz, ra, A nie możesz tam włączyć w trybu klatka po klatce? No właśnie może. Czekaj, sprawdzę, czy jest taka opcja. Frame by frame. Debug. Czekaj. Skip, fast forward, quick load, quick save. O, kogoś wywaliło, mnie wywaliło, wszystkich wywaliło, coś się stało. Reset, toggle cheats, pauza, debugger. Nie ma takiego skrótu. Ciekawe, kogo wywaliło, czy mnie, czy wszystkich. Muszę poczekać na rezultat. Mnie słychać, aha, czyli... może Discord padł. Myślałem, że mi internet padł albo coś. Interesujące. Dobra, to i tak... Skoro panów nie mogę tutaj odzyskać, to pewnie i tak będziemy kończyć streamka za moment. Dobra, przegram to po prostu, mam to w nosie i spróbuję od nowa. Play again, yes. Okej. Okay. Teraz się uda. Patrzcie, albo nie patrzcie. No, czy w to się nie da wygrać po prostu? Co za gra? Ja chcę pieniądze wygrać! Za darmo... Za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Czego bym nie robił? To cholerstwo się nie zatrzymuje na tych siódemkach. Okej. Okay. Adzior i
Dobra, słuchajcie. Dobra, to tutaj... Dobra. Ponieważ się tutaj... W sumie... Wyłączę to, zrobimy tak. Zostawię ten hazard. Taka muzyczka poleciała. Dobra. To zrobimy tak. Zapiszę postęp. Pożegnam się z wami i skończymy w takim razie pokedziałki na dzisiaj, bo i tak już jest ten czas, żeby skończyć pokedziałki. Powiedziałbym coś miłego od moich współprowadzących, ale ich nie ma. Zobaczymy się ponownie, mam... Nie, za tydzień się na pewno nie zobaczymy, bo ja będę w samolocie równo za tydzień wracał do domu, żeby móc z wami potem streamować gierki. Zobaczymy się pewnie za dwa tygodnie, albo w jakiś inny dzień tygodnia i przepraszam moich współprowadzących, że ich nie ma, żeby się z wami pożegnać. No ale tak to już życie, takie żyćko. Do następnego razu, fajnie było i mam nadzieję, że za tydzień, czy tam za dwa już się nie będą rzeczy psuły. Dobrej nocki. Patki.